Cześć, tu Kamila. Dzisiaj mam dla Was kolejny album z gatunku tych grubasków, które ostatnio robię o podobnym wymiarze. Tym razem jest to album dla dziewczynki o imieniu Lena. Zrobiłam go z kolekcji papierów z fabryki dekoru My Little Baby Girl. Piękne są te papiery i bardzo lubię kolekcje dziecięce z fabryki dekoru. Uważam, że świetnie się z nimi pracuje. Są świetnie dobrane kolorystycznie te papiery, także łatwo się je łączy. I oczywiście w kolekcji jest jeszcze arkusz. Właściwie z tyłu tej okładki można sobie wyciąć elementy. Ja dokupiłam sobie osobno już wycięte die-cuty i jeszcze do tej kolekcji były badziki, batony. I oczywiście paseczki z takimi małymi kartami do wycięcia, zresztą zobaczycie je za chwilę. Jedyną wadą chyba tych papierów jest ich grubość. One mają grubość 200 gramów, jak tutaj producent opisuje, ale wydaje mi się, że są troszeczkę cieńsze. No dobrze, zanim pokażę środek, opowiem troszeczkę o okładce, o wymiarach. Wymiary tego albumu tak jak są podobne do tych albumów, które ostatnio robiłam, czyli wysokość 8 cali, a szerokość okładki to 7,1 cala. Natomiast grubość to 3,3 cala już po zrobieniu, bo przed zrobieniem grzbiet ma grubość 3,5 cala. Ale jak się to wszystko włoży, to się troszeczkę pogrubia. I na okładce mamy taką tekturkę, która tworzy shaker, taki niewielki. Są to baloniki z filigranek. Ja je kupowałam jeszcze w zeszłym roku na papieżanym comrze, czyli już prawie rok temu. Troszeczkę czekały. Tutaj w środku, wewnątrz, pomalowałam je taką różową, brokatową farbką też z fabryki dekoru, którą kiedyś kupiłam w Hobby Place. Tak samo tej farbki ułożyłam tutaj na rameczce i rameczka jest jeszcze pochlapana taką mgiełką, też ją pewnie znacie, Sheer Shimmer Craft Spray w kolorze Gold. Robiły się takie właśnie fajne chlapania plamki. Ja wykorzystałam to, że po prostu ta buteleczka gdzieś jest przytkana i chlapie. Zresztą psikałam z dosyć bliskiej odległości. Myślę, że efekt jest bardzo fajny. Delikatnie się to wszystko błyszczy. I oczywiście napis z imieniem dziewczynki. Według życzenia osoby, która u mnie zamawiała, pani, która u mnie zamawiała ten album. A na grzbiecie tylko wstążki i taki chwościk, który zrobiłam ze wstążeczek vintage. I tutaj na sznureczkach mamy koraliki. I koraliki z imieniem dziewczynki. No dobrze, przechodzimy do środka. Albumik jest oczywiście zawiązywany na wstążkę rypsową. A w środku, na stronie okładkowej, mamy taką niewielką kieszonkę z folii acetatowej i tutaj tylko dwa talii. Tagi wycinałam wykrojnikami z Crealis. I tutaj nakleiłam właśnie te dwie mniejsze karty, o których Wam mówiłam wcześniej, które były na paskach dołączonych do papierów. I tutaj są też te karty, tylko z linijeczkami, z miejscem na robienie notatek. I tutaj zrobiłam ukośną kieszonkę i trzy maty na zdjęcia. Te maty wkładane do kieszonek przeróżnych pomieszczą zdjęcia, są przeznaczone na zdjęcia o wymiarze 10×15 cm i wszystkie są jednostronnie oklejone. Na kolejnej stronie mamy rameczkę oczywiście za folią, którą możemy sobie tutaj wsunąć od góry zdjęcie. Rameczka jest ozdobiona die-cutami, które były dołączone do kolekcji, które można oczywiście było dokupić. I ta ramka jest na klapce, zamykana i na magnesik. Tutaj kolejne miejsce na zdjęcia i w pionowej kieszonce mamy dwie następne maty na zdjęcie. I tutaj mamy klapkę otwieraną w bok i gotowa mata na zdjęcie 9×13, ona jest leciutko podniesiona na taśmie piankowej i tutaj die-cuty w ten sposób są naklejone, żeby można było za nie wsunąć zdjęcie 9×13. No i wtedy to tak będzie fajnie wyglądało. I tutaj tylko jest jeszcze kieszonka z dwoma kolejnymi matami na zdjęcia. I w każdej stronie mamy wysuwaną tutaj jeszcze dla ułatwienia wyciągania tych mat. Przykleiłam wstążeczkę, wysuwane takie maty, one są oklejone z jednej strony na dodatkowe jeszcze zdjęcie. Na następnej stronie są dwie kieszonki, tutaj schowałam dwie maty, a tutaj taga, też z miejscem na zapiski. Te kieszonki nakleiłam na klapce i tutaj zrobiłam jeszcze kieszonkę oczywiście na maty. I kolejna strona, na której jest właśnie ta gotowa, już wycięta dziurkaczem z Marty Stewart. To jest ten zestaw dziurkaczy.
Ja je kupowałam oczywiście z drugiej ręki. Trochę trwało, zanim udało mi się wyciąć idealnie równe te kółeczka, ale bo zauważyłam, że do różnych zestawów tych dziurka troszeczkę trzeba inaczej podejść, żeby one się fajnie właśnie te wzory zbiegły. Udało się, także jestem zadowolona. Myślę, że fajnie te rameczki wyglądają właśnie ozdobione dziurkaczem. Na kolejnej stronie mamy taką dosyć głęboką kieszonkę, ona jest jeszcze 3D, czyli taka troszeczkę obszerniejsza. I tutaj schowałam dwie maty, a na tej kieszonce pod tym sznureczkiem i tutaj też mamy napis z imieniem dziewczynki z koralików ułożony. I na końcówkach sznureczków jeszcze ma jeszcze takie błyszczące koraliki. I tutaj na tej kieszeni mamy dwie klapeczki otwierane w jedną, w drugą stronę, miejsce na kolejne 3 zdjęcia. I tutaj jeszcze jedna boczna kieszonka na mniejsze zdjęcie 9x13, to jest akurat mata. I oczywiście dodatkowa w stronie. Strony jeszcze nie wyrobione, to sobie zawiążę później. Na tej stronie, która mi się bardzo podoba, te papiery są tak śliczne, takie pastelowe, pięknie ze sobą współgrają. Dobrze, koniec zachwytów. Tutaj zrobiłam taką zapinaną, zawiązywaną na wstążeczkę i kółko na ćwieku. Kopertka, ona jest lekko trójwymiarowa. I tutaj zmieściły się 3 oklejone maty na zdjęcia. Tutaj mamy okienko za folią i te okienka ozdabiałam taką samą rameczką, jakiej użyłam na okładce. I te ramki robiłam, wycinałam z takiego zestawu wykrojników z Marian Design. To sobie zawiążemy. I na tej stronie zrobiłam dwie kieszonki. Jedna jest w folii acetatowej i jedna normalna, zwykła, pionowa, ozdobiona dziurkaczem. Tu mamy dwie maty, a tutaj kolejnego taga, z tym razem z napisem Tiny Little Feet i miejsce na notatki. Tutaj mamy klapkę. I kolejna kieszonka z okienkiem ozdobioną właśnie tą rameczką koronkową i dwie maty. I znowu mata wycięta dziurkaczami, ozdobiona dziurkaczami brzegowymi i te elementy die-cuty podklejone częściowo, żeby fajnie właśnie wsunąć za nie zdjęcie. Na następnej stronie, to już mamy centrum albumu. Mamy dwa takie nieduże wodospady na pionowe zdjęcia. Po lewej stronie zrobiłam kieszonkę, do której od góry można wsadzić dwie maty na zdjęcia. Te wodospady trzymają się za pomocą takich paseczków wyciętych z folii. Oczywiście tutaj mamy magnes i to są te badziki, o których Wam mówiłam, że można je też dokupić do kolekcji. I tutaj mamy miejsca na kolejne 3 zdjęcia. Papier jest tutaj tylko częściowo naklejony, bo jak tutaj nakleimy sobie zdjęcie, to ono będzie miało taką fajną ramkę kwiatową. Z drugiej strony znowu zrobiłam pionową kieszeń, taką dosyć głęboką i też tutaj schowałam dwie maty. I tutaj miejsca na zdjęcie mamy troszeczkę mniej, ponieważ zmieściły się tylko dwie klapki. A to jest oczywiście element wycięty z die-cutów naklejony dla ozdoby. Mata w stronie. Tutaj mamy taką podwójną książeczkę zawiązywaną na gnieciuszka z miejscem na dwa zdjęcia. To wszystko jest na klapce, a pod klapką zrobiłam znowu pionową kieszeń z dwoma matami na zdjęcia. Tutaj jest znowu kieszonka ozdobiona rameczką, oczywiście wszystko za folią. I mata na zdjęcie 10x15 i otwieramy to wszystko na dwie strony. I tutaj mamy też te mniejsze maty na zdjęcie 9x13 i tutaj jeszcze tak z misiem i miejscem na notatki i oczywiście gotowa mata. Wszystkie brzegi, kieszonek, stron, mat, tych oczywiście w stronach ozdabiałam dziurkaczami brzegowymi. I to jest ten dziurkacz z IK Success, którego nazwy nie pamiętam, bo jestem strasznie zmęczona dzisiaj. I to jest następny dziurkacz, też nie pamiętam nazwy, kiedyś o nim mówiłam, tutaj z tyłu nie ma. Bardzo
bardzo je lubię, właśnie sprawdzają się świetnie do dziecięcych albumów, tworzą takie nieduże faneczki. No dobrze, na tej stronie mamy, nie wiem czy to będzie widać dobrze na filmiku, mamy taki belibend zrobiony z folii acetatowej i tutaj za niego wsunęłam dwie maty, a na to naklejona jest taka mata potrójna, zawiązywana na sznureczki. I otwieramy do góry i w dół i miejsce na 3 zdjęcia, 9x13. I tutaj jest znowu wycięta ta karta z pasków, które były dołączone do papierów, tego nie trzeba dokupować, jest to w kolekcji. Tutaj znowu kieszonka z rameczką i kolejne dwie maty i tak z napisem Mami Sweetie. I to wszystko jest oczywiście na klapce. Klapka jest otwierana tym razem do góry, miejsce na większe zdjęcie i gotowa, wklejona, podniesiona leciutko mata na zdjęcia z tymi słodkimi ubrankami na sznurku i z misiem, który się kąpie. I ostatnia już strona. Tutaj też zrobiłam beli, ale pionowy. Jest podwójny. Pod spodem mamy, że to wymy będzie lepiej widać. Pod spodem mamy belly band z folii, a na to jest naklejony jeszcze jeden, już ze zwykłego papieru, ozdobionego tylko dziurkaczem. I oczywiście zaszalałam konstruując ten album, dlatego wyszedł kolejny grubas. Oczywiście to jest wszystko na klapce. Tutaj mamy kolejne miejsce na wklejenie zdjęcia na gotową matę, ozdobione taką kompozycją z die-cutów. A tutaj taki niewielki wodospad z czterema klapkami na poziome zdjęcia. I na ostatniej już okładkowej stronie, tak jak tradycyjnie robię to w swoich albumach. I tutaj też zrobiłam taką niedużą kopertkę 3D. I tutaj schowałam jeszcze trzy dodatkowe klejone maty na zdjęcia. 10x15 oczywiście. Tutaj możecie zobaczyć, jak ślicznie błyszczy się te chlapania na tej rameczce. Mam nadzieję, że coś widać na tym filmie. I to jest znowu zamykane na sznureczek z koralikami. I kółeczko z ćwiekiem. Ćwieki dostałam od Marty. Marta, pozdrawiam i dziękuję bardzo za paczuszkę. Przydały się od razu. Chociaż sprawiły, że ten album nabrał jeszcze troszeczkę więcej grubości. No dobrze. I tył jest zupełnie gładki, wykorzystałam tutaj ten papier w paski, a pod spodem, zarówno na tylnej, jak i na przedniej okładce, wykleiłam to wszystko papierami z Actiona, z takich bloczków, które były ostatnio, z takimi bazowymi, lekko przecieranymi, pastelowymi papierami. One się przydają, ja je bardzo często właśnie wykorzystuję, żeby coś po prostu na to nakleić, żeby to wsunąć pod spód i troszeczkę to wybić. No dobrze, chyba wszystko Wam pokazałam już, co chciałam. Mam nadzieję, że album się spodoba przyszłej małej właścicielce, rodzicom i pani, którego mnie zamawiała, która jest odpowiedzialna za wygląd moich paznokci. Pozdrawiam serdecznie Pani Agnieszko. Ja już kończę, lecę oddać album. Podzielcie się ze mną w komentarzach, co sądzicie o nim i co sądzicie o papierach z fabryki dekoru. Ja je bardzo lubię, szczególnie te dziecięce. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!